W całej Polsce trwają poszukiwania 15-letniej Marty Gopnik. Policja ustaliła, iż najprawdopodobniej nastolatka przebywa pod opieką matki. Katarzyna G. pod osłoną nocy zabrała córkę z domu, w którym ta mieszka z ojcem. Kobieta nie posiada praw rodzicielskich. Zaistniałe wydarzenie policja traktuje jako uprowadzenie. W poszukiwania zaangażowana jest policja w całym kraju, jak i Straż Graniczna. Jeżeli ktoś z Państwa zauważy dwie kobiety w wieku około 40 i 15 lat poruszające się szarym samochodem, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższym komisariatem policji. Prosimy o zachowanie ostrożności. Jak sugeruje ojciec dziewczynki, matka może być uzbrojona. Moja żona, znaczy była żona, zabrała córkę, z domu też zginęła broń. Bardzo proszę, pomóżcie mi ją odnaleźć, dobrze? Nie mogę mówić. Toczymy kamień, co leci w dół. Ściągają do ziemi tony chmur. Nic nam nie będzie. Nie, nie, nic nam nie będzie. Krzyczą nożyce, gdy bijesz w stół. Kot pod drabiną przebiega strój. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie. Blisko chęć, zero szans. Jakbym nie postąpił, dusił pad. Gdzie mam iść, celu brak, skąd ja znam, znam. Przyślijcie posiłki. Zeszł pod rynnem, poznałem to. Choć jeszcze nie stygnie, co poszło w proch. Nic nam nie będzie. Nie, nie, nic nam nie będzie. Gasną ulice, opada kurz. Do kłębka po nitce znajdziemy klucz. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie. Blisko kres, zero szans. Jakbym nie postąpił, udusił pad. Gdzie mam iść, celu brak, skąd ja znam, znam to. Yeah.